strugach deszczu odbył się w Suwałkach pierwszy wyborczy briefing prasowy zorganizowany przez Prawo i Sprawiedliwość. Nie pojawił się na nim Jarosław Zieliński, aktualny poseł związany z Prawem i Sprawiedliwością. Na podanych do publicznej wiadomości listach wyborczych jego kandydaturę umieszczono na drugiej pozycji zaraz po podlaskim liderze tej partii Dariuszu Piątkowskim. Obecni za to byli Elżbieta Puczyłowska, umieszczona na liście pod numerem 17 oraz Marek Dziadkowski, którego nazwisko jest 23 na liście. Elżbieta Puczyłowska jest nauczycielką z wieloletnim stażem. Jak wskazuje, najbliższe są jej sprawy rodziny. Marek Dziadkowski z kolei prowadzi ponad 200-hektarowe gospodarstwo rolne i jest przewodniczącym Rady Powiatu Ziemskiego w Suwałkach. Jarosław Zieliński jest posłem nieprzerwanie od 2003 roku. W pierwszej dekadzie XXI wieku był wiceministrem edukacji, a od 2015 roku jest sekretarzem stanu w MSWiA.